Witam. Dzisiaj temat dla wszystkich tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak działa silnik w ich samochodzie, dosłownie. Taka rzecz niby banalna. Faceci raczej powinni być zorientowani, jak to wszystko działa, ale może jakaś kobietka będzie zainteresowana tematem, no to coś tam rozjaśnię w tym temacie. Tak ogólnie rzecz biorąc, przeciętnie w każdym samochodzie, nie w każdym 100%, bo są wyjątki, ale można powiedzieć, że regułą jest, że w samochodach pracują silniki czterosuwowe. Kiedyś były stosowane silniki dwusuwowe, na przykład w takich samochodach dawno, dawno temu jak Trabant, Wartburg, Syrenka, ale one kompletnie były nieekonomiczne, również były nieekonomiczne, także zrezygnowano z nich praktycznie całkowicie. Dzisiaj te silniki chodzą tylko i wyłącznie w jakichś motorowerach, także można powiedzieć, że one przeszły do lamusa. Regułą jest, że w samochodach pracują, i to w ciężarowych, w osobowych, obojętnie gdzie, pracują silniki czterosuwowe. Opowiem, na czym polega praca tych silników czterosuwowych. Poza tym jeszcze dzielimy silniki na silniki wysokoprężne, to są tak zwane diesle zasilane olejem napędowym, i silniki z zapłonem iskrowym, czyli przysłowiowe benzyniaki. Prócz tego jeszcze, jakby chcieć podzielić dodatkowo, to mamy do czynienia z silnikami wolnosącymi. To są wszystkie silniki, które nie posiadają turbosprężarki, i silniki doładowane, czyli wszystkie te, które posiadają turbosprężarkę. Na ten temat jakby nie będę się za dużo rozwodził. Dzisiaj opowiem tylko i wyłącznie o zasadzie pracy silnika czterosuwowego. O co chodzi, że ten silnik w ogóle pracuje i że silnik się obraca. No bo jeżeli silnik nam się już obraca, będziemy mieli wiedzę, jak do tego dochodzi, że silnik w ogóle pracuje ruchem obrotowym, no to cała reszta już tam, owszem, no też wymagałaby wytłumaczenia, o co chodzi w podawaniu tego napędu, czyli jest za silnikiem, jest ten cały temat sprzęgła, później jest skrzynia biegów, później w zależności, gdzie jest napęd, to tylny most, jakieś półosie, no i koła, także to są już kolejne rzeczy, ale dzisiaj skupiam się tylko i wyłącznie na tym, jak działa silnik spalinowy w samochodzie. Tak jak powiedziałem, większość samochodów, jakie poruszają się po drogach, obojętnie gdzie na całym świecie, są to samochody z silnikami spalinowymi jeszcze, bo powoli tam zaczynają kombinacje z elektrycznymi. Ja nie jestem miłośnikiem, jeżeli mam być szczery. Jeszcze mnie ta technologia w ogóle nie przekonuje i myślę, że długo, długo mnie nie przekona. Nie dlatego, że jestem staroświecki, ale jakby no, wynika to z kilku tematów. Po pierwsze, to jednak ten silnik trzeba zasilić, naładować elektrycznością. Ta elektryczność wciąż jeszcze korzysta z brudnej energii, tak? To po pierwsze, czyli jakby te argumenty, że tutaj mamy do czynienia ze silnikiem spalinowym, który jest brudny, ja bym mocno polemizował. Przy dzisiejszym systemie oczyszczania spalin, DPF-y, katalizatory, mocno bym polemizował, czy akurat te współczesne samochody, nie mówię o starych klunkrach, tak, ale czy współczesne samochody to akurat jest ten typ syfu, który dominuje na świecie. Ja bym tutaj, no mówię, dyskutował. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, beznadziejne zasięgi według mnie, które uniemożliwiają praktycznie jakieś tam dalsze jazdy sprawne tym samochodem na dalszym dystansie. W zasadzie dyskwalifikują ten samochód do tego typu podróży i tylko i wyłącznie okazuje się, że ten samochód jest dobry, powiedzmy, w koło komina, ewentualnie troszeczkę z naddatkiem tego komina, tak? Ale wciąż no, wyjazd na dalekie wakacje no, byłby co najmniej uciążliwy. Nie mówię, że niemożliwy, bo takim samochodem pewnie jesteśmy w stanie przejechać, jak się uprzemy, całą Europę, ale to co to za jazda, tak? To ja furmanką to kiedyś ludzie jeździli z taką prędkością furmanki i konia, tak? Bo ładowanie to nie jest wbrew pozorom taka prosta sprawa. Poza tym tych stacji jeszcze jak do tej pory to nie jest aż tak duża ilość, żeby to było płynne. Nie, na tą chwilę jeszcze ta technologia to nie dla mnie. Dla mnie silniki spalinowe i na tym się koncentrujemy. Więc jeżeli chodzi o silnik czterosuwowy, bo dwusuwowe już mówiłem, one odeszły do lamusa, jest koniec. Silnik czterosuwowy, jak sama nazwa wskazuje, występują cztery suwy. Cztery suwy, chodzi o cztery suwy tłoka. Przypuśćmy, że to jest ta moja pieść, to jest tłok. I mamy suw tak, w dół idzie tłok, to jest pierwszy suw, do góry i jest drugi, w dół trzeci, do góry czwarty. Cztery suwy, czyli jedna praca, którą wykonuje silnik, łączy się z dwoma obrotami wału silnika. Czyli
tu jest pięść, a ten mój łokieć to jest korbowo. To jest w ten sposób. Taka strzykawka, która chodzi, no ja tu może tak trochę robię to nieudolnie, ale mniej więcej w ten sposób. Tłok chodzi góra-dół, wykonuje ruch posuwisto-zwrotny i jest ten posuwisto-zwrotny ruch przekazywany poprzez korbowód na ruch obrotowy wału. Czyli z ruchu posuwisto-zwrotnego później jest ruch obrotowy. I teraz tak, w zależności od tego, z jakim silnikiem mamy do czynienia, a wyróżniamy takie najbardziej popularne silniki, to jest silnik rzędowy, czyli silnik, który układ cylindrów, które są w tym silniku, w zależności od silnika, najbardziej popularne, ja bym powiedział, że zresztą silniki czterocylindrowe, według mnie. Teraz dosyć mocno zaczęli producenci lobbować silniki trzycylindrowe, doładowane, które generują bardzo dużo koni, są mocne, mniej spalają, to wynika ze spalania, z ekologii, no idą w tym kierunku. Bardzo mocno silników, właśnie tak jak powiedziałem, trzycylindrowych producenci teraz szczególnie, ale przeważnie jak do tej pory większość samochodów, mimo wszystko jednak, które się porusza po drodze, to są silniki czterocylindrowe, czyli w układzie rzędowym są cztery cylindry. Cylinder to jest tak, jakbyśmy mieli strzykawkę i w środku, wewnątrz tej strzykawki pracował tłok, tak? To tak mniej więcej wygląda każdy z cylindrów. Są też silniki, które pracują w układzie V, czyli tak zwane silniki widlaste. Wówczas te tłoki pracują na boki, tak? W zależności od tego, ile mamy cylindrów, zazwyczaj te samochody V-ki tak zwane widlaste, to są silniki, gdzie jest powiedzmy od 6 cylindrów wzwyż. Mniejsza ilość cylindrów to się nie stosuje, nie jest to popularny silnik, także to są silniki raczej o dużych pojemnościach. Prekursorami, ja bym powiedział, w praktycznym używaniu tych silników byli Amerykanie. Oni lubowali się w tych silnikach, oni bardzo często stosowali w latach 60. czy w latach jeszcze 50. te silniki w swoich samochodach. Wówczas nie było mowy o kryzysie paliwowym. Galon paliwa kosztował podłe pieniądze. Stać ich było na to, żeby nakarmić swój samochód leciutko 20 litrami paliwa na 100 km. I to mówimy nie o dieslu, tylko oczywiście o benzynie. Tak, dzisiaj to są takie wartości abstrakcyjne, no bo 20 litrów dzisiaj mało który samochód spala, mimo że ma na przykład dużą pojemność, ale kiedyś była to taka norma. Tak, 18, 20. Dzisiaj dla porównania powiem to, na przykład ciężarówki, lekkie, małe ciężarówki to potrafią spalić poniżej 20 litrów już oleju napędowego, a te większe z naczepami to są rząd wielkości 30 litrów. Tak, mniej więcej, oczywiście są więcej, są mniej, ale ja mówię tak ogólnie. Czyli można sobie porównać, jak wówczas pracowały te silniki amerykańskie widlaste. Oprócz tego jeszcze są silniki pracujące w układzie tak zwane boksery. Boksery, czyli tłoki pracują nam na boki, tak? Najbardziej popularnym samochodem takim, który no, Niemcy rozpropagowali ten silnik, można powiedzieć, że już jest legenda ponadczasowa i nikt już tego nie przebije według mnie, to jest Volkswagen Garbus. Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek słyszał, jak pracuje Garbus, ma bardzo specyficzny klang silnika, to tam właśnie pracuje zawsze od początku jego istnienia silnik boksera. Są to dwa tłoki pracujące na bok po prawej stronie, dwa tłoki pracują po lewej i jest to czterocylindrowy silnik, ale w układzie boksera, tak pracuje na boki. Później można powiedzieć, że jako taki współczesny samochód i marka, która no, nie ma nic wspólnego z Volkswagenem jako tako, ale w cywilnych, współczesnych samochodach już poza Garbusem stosowała silniki boksera, no to jest to Subaru. Oni jakby skupili się, można powiedzieć, praktycznie tylko i wyłącznie, no oczywiście mieli tam jakieś inne epizody, ale tylko i wyłącznie na silnikach bokserach, silnikach benzynowych. Teraz już współcześnie nawet tam coś kombinowali z dieslami, ale można przyjąć, że Subaru jest też propagatorem silników boksera. Zostawiamy już w spokoju. Najczęstszym jednak silnikiem jest silnik rzędowy, czterocylindrowy, ja bym powiedział, bo im większa, musicie wiedzieć, ilość cylindrów w silniku, tym większa jest jego kultura pracy, czyli tym łagodniej ten silnik pracuje, tym ciszej, tym jest jego stabilniejsza praca. No jest po prostu, słowo kultura jest tu dobrym słowem, jakby określić to w taki sposób prosty, jak pracuje silnik, tak? I teraz tak, jeżeli chodzi o ten już samą zasadę pracy silnika czterosuwowego, to osobno opowiem, jak działa silnik wysokoprężny. Jak sama nazwa wskazuje, wysokoprężny, diesel, czyli coś będzie się działo wokół tej wysokiej prężności, a dokładnie rzecz biorąc,
to jest tak, że ten silnik jest zasilany no, olejem napędowym, tak, przysłowiowym dieslem. Jest to zupełnie inne paliwo jak benzyna i zupełnie inaczej ono zachowuje się już wewnątrz silnika. Pomimo, że te dwa silniki, czy z zapłonem iskrowym, czyli benzyniaki, i z zapłonem wysokoprężnym, one pracują na identycznej zasadzie 4-suwu, czyli jest takie coś. To jest tłok. Ssanie, sprężanie, praca, wydech. To są 4 suwy i ciekawostka taka, no nie wiem, czy na ile to jest ciekawostka, bo pewnie mężczyźni to wiedzą wszystko, ale może dla tych dwóch kobiet, które to oglądają, ciekawostka jest taka, że dziesiątki lat temu, jak wymyślili ten silnik 4-suwowy, tak do dzisiaj on pracuje, identyczny silnik, jeżeli chodzi o zasadę działania, pracuje w pospolitym DU Lanosie, czy DU Matizie, ja już tak mówię tylko pierwszy, lepszy jakiś tam samochód, czy Opel Corsa, i taki sam silnik o tej samej zasadzie działania pracuje w takim samochodzie, na przykład wysoko zaawansowanym jak Bugatti, jak Lamborghini, jak Ferrari, czy jakiś Koenigsegg, obojętnie co. Spalinowe silniki tam, gdzie pracują w najbardziej zaawansowanych samochodach, nawet Formuły 1, to tam też pracują silniki 4-suwowe. Czyli zasada pracy tego silnika jest wszędzie ta sama. Jedyne, co się różni w tych silnikach, powiedzmy od tych samochodów bardzo prymitywnych, prymitywnie skonstruowanych, a tych bardzo zaawansowanych, to jest cała otoczka związana tak, z dostarczeniem paliwa, z dostarczeniem powietrza, bo do każdego silnika spalinowego, do każdego, absolutnie do każdego, czy do wysokoprężnego, czy do zapłonu iskrowego, zawsze jest potrzebne powietrze, zawsze. Nie ma silnika, który pracuje bez powietrza, to nie istnieje. Także jest temat dotyczący dostarczenia paliwa, czyli tej, no zaraz opowiem jak to działa, dostarczenie powietrza i ewentualnie z wyrzutem tego paliwa, czyli z odprowadzeniem spali. Tu ta cała technologia się obraca wokół tych czynności, cała elektronika, jaką coraz bardziej faszeruje się samochody. I mówię, w prymitywnych samochodach tam są, no mówię, powiedzmy, prymitywna technika jest zastosowana, prymitywna oczywiście cudzysłów, bo ona też jest zaawansowana, a im bardziej zaawansowany samochód, tym bardziej wyszukana technologia. Oczywiście również te samochody poszczególne różnią się od siebie pojemnością. Pojemność silnika to jest ta przestrzeń, którą się określa, jeżeli pracuje tłok, tak, w cylindrze. Jest tak, górne martwe położenie, tutaj mamy górne, czyli maksymalny wychył tłoka do góry, jak idzie, i dolny martwy punkt. Górny martwy punkt, dolny martwy punkt. Mamy takie określenie. I w środku, jak jest ta strzykawka, ten cylinder konkretnie, to jakbyśmy zmierzyli powierzchnię tam, gdzie pracuje ta tłok, nad tłokiem ta powierzchnia, i zsumowali ją razy ilość cylindrów, jakie samochód posiada, to jest dokładnie oznaczenie pojemności silnika. Jeżeli mówimy, że silnik ma 1000 cm pojemności, to ta pojemność, no nie wiem, z 4 na przykład cylindrów, to na każdy cylindr przypada 250 cm3, tak? Tak w skrócie można by było to powiedzieć. Jak powiedziałem, Amerykanie bardzo lubują się w tych dużych pojemnościach, widlastych to może było kiedyś, bo dzisiaj to już można powiedzieć, że cały świat mniej więcej podobnie improwizuje, jeżeli chodzi o produkcję i samochodów, i silników, i dużych pojemności. Każdy z producentów szanujących się, można powiedzieć, ma pełen zestaw, pełen pakiet oferty dla różnych klientów. Są klienci ekonomiczni, którzy potrzebują małego, zwinnego samochodu ekonomicznego, który ma małą pojemność, mało pali. Są klienci jacyś tacy troszeczkę bardziej wyszukani, klasa średnia, która potrzebuje no takiego wozidła na co dzień do pracy, ale już troszeczkę bardziej takiego zwinnego, sprawnego. O, są tacy, którzy potrzebują jakichś tam samochodów sportowych, jakichś typu Gran Turismo, czy no, terenowe auta, które mają już większe pojemności i zupełnie jakby inne jest ich przeznaczenie. Tak, także te silniki, jeżeli chodzi o pojemności, to odpowiednio się dobiera do potrzeby danego samochodu, potrzeby docelowego klienta, co klient będzie, jakie będzie zapotrzebowanie na to, tak? Jeżeli chodzi o to, jeszcze tak w skrócie powiem, dzisiaj jest taka troszeczkę gdzieś tam nie moda, bo to nie chodzi o modę, to chodzi bardziej o wymagania takie dotyczące spalin, dotyczące tego spalania, które podaje się w katalogach, ale to nie chodzi tylko o to oczywiście, co jest w katalogach, tylko to, że musi producent udowodnić, no to wiadomo, idzie się w zmniejszenie pojemności, żeby ta mieszanka była jak najbardziej skromna, nazwijmy to, ale jednocześnie, żeby z tej skromnej mieszanki wydusić z tego silnika maksymalne parametry, żeby ten samochód w ogóle nam się odbijał do przodu. Dlatego silniki, często teraz się stosuje silniki trzycylindrowe, ale regułą jest, ja bym powiedział jeszcze jednak, do tej pory silnik czterocylindrowy rzędowy, czyli jeden za drugim silnik. Teraz tak, jeżeli chodzi o
Jeszcze nie omawiam teraz samej zasady pracy silnika, tylko teraz powiem, jeżeli chodzi o cztery na przykład cylindry w samochodzie, to na cztery prace czterech osobnych cylindrów, zaraz wytłumaczę może o co chodzi, chociaż może to by było lepiej, jakbym najpierw wytłumaczył, a później powiedział to, co teraz chcę powiedzieć. Czyli teraz tak, opiszę, jak pracuje silnik czterosuwowy, bez znaczenia zapłon samoczynny, czy wysokoprężny silnik, czy silnik iskrowy. Podczas procesu ssania, w dół idzie tłok, tak? Następuje ssanie. Następuje w ogóle na górze silnika jest głowica. I tam są w tej głowicy dwa kolektory, które doprowadzają tak. Jeden kolektor, taka dziura, nazwijmy to umownie, jest dziura, która dostarcza nam powietrza i określonego paliwa, a z drugiej strony tejże głowicy jest, znaczy czy głowicy, czy bloku silnika akurat w tym przypadku, jest otwór, który odprowadza nam spaliny, odprowadza już nam te niepotrzebne gazy, które są w silniku po procesie spalania. I teraz tak, jak jest suw ssania, to w tym czasie otwiera się zawór, który doprowadza nam mieszankę paliwową. Teraz omawiam silnik z zapłonem iskrowym. To jest bardzo istotne. Iskrowy. Jak sama nazwa wskazuje, będzie coś się działo z iskrą. I teraz tak, idzie suw ssania. W tym czasie jest otwarty zawór, tam gdzie jest doprowadzana mieszanka. Już jest do silnika zasysana mieszanka paliwowa. To się nazywa mieszanka. Mieszanka, czyli mieszanina powietrza i benzyny. Zasysana. Później jest kolejny suw, na górę przemieszcza się tłok, jest suw sprężania. Następuje zamknięcie tej klapy, która dostarczyła nam mieszankę, atmosfera jest całkowicie zamknięta i to ta mieszanka zaczyna się sprężać w silniku. Jest sanie, sprężanie. Tuż przed górnym martwym punktem, tuż zanim tłok osiągnie maksimum swojej wysokości, następuje przeskok iskry w danym cylindrze i w tym momencie po chwili następuje eksplozja tejże mieszanki i następuje praca. Czyli tak, jeszcze raz, ssanie, sprężanie, tu mamy eksplozję, praca, kolejny cykl tłoka, który idzie w dół, praca i po tej pracy, jak już ta mieszanka eksplodowała, ona już jest bezużyteczna, ona wykonała swoją robotę, ona poprzez swoją eksplozję ma tak potężny nacisk na tłok w tej niewielkiej przestrzeni, w której eksplodowała, że ta siła nacisku na tłok musi spowodować i musi starczyć dla tego jednego cylindra na dwa obroty wału. Pamiętajcie, ssanie, sprężanie, praca, wydech, a w tym czasie, patrzcie, wał wykonuje dwa obroty. Jak sobie tak łokciem nawet zrobicie ssanie, sprężanie, praca, wydech, nie? To idą nam dwa obroty wału podczas jednej pracy, jednej eksplozji na jeden cylinder. I teraz tak, a jeżeli chodzi o wydech, czyli tak, jeszcze raz, ssanie, sprężanie, omówiłem, tu jest praca, wydech, praca w dół i wydech idzie do góry. Jak idzie do góry tłok, otwiera się ta dziura, nazwijmy to ogólnie, czyli wylot spalin na kolektor wydechowy i te spaliny zużyte, już ta eksplozja gazów, która nastąpiła, ten niepotrzebny brud, syf, wyrzucany jest na zewnątrz silnika poprzez rurę wydechową i tak dalej, tam te różne systemy. To już nie ma znaczenia. Ssanie, sprężanie, praca, wydech. To są cztery suwy pracy każdego silnika spalinowego, które dzisiaj jeżdżą po polskich drogach. Każdego. Nieważne, na jaki samochód w danym momencie spojrzycie, jeżeli nie jest to samochód elektryczny, czy to jest samochód z zapłonem iskrowym, czy z dieslem, zawsze są cztery suwy. Cztery suwy. Jaka jest różnica? Teraz powiem szybciutko, jeżeli chodzi o zapłon iskrowy. Powiedziałem, spalanie tej mieszanki jest zainicjowane tąże iskrą, czyli podczas kiedy jest ten suw sprężania, tu wam powiedziałem, że jest iskra i ta iskra powoduje eksplozję tejże mieszanki. A w silniku diesla następuje to troszeczkę co innego, tam inny proces następuje. Czyli jest tak, ssanie, zasysane jest tylko powietrze. Powietrze, nic więcej. W benzyniaku zasysało powietrze i benzynę, mieszankę już. A tu zasysa nam powietrze. Idzie sprężanie, spręża się tylko powietrze, nic więcej. I teraz tak, przy końcu tego procesu, tak jak tam w poprzednim silniku następowała przeskok iskry, tak tutaj następuje wtrysk tego właśnie oleju napędowego przysłowiowego diesla. I te sprężone powietrze, ono jest tak mocno ściśnięte, tak ma duże ciśnienie,
tak dużą temperaturę osiąga, dosłownie poprzez to, że jest ciśnięte, że podczas wtrysku tegoż diesla następuje eksplozja właśnie tego, no, tej mieszaniny powietrza z tym olejem napędowym. Wówczas następuje eksplozja, a reszta jest wszystko identyczne. Czyli tak, ssanie powietrza, sprężanie powietrza, praca, która jest zainicjowana wtrysku oleju napędowego i praca w dół i na górze jest wydech. Tym różnią się dosłownie praca benzyniaka od praca diesla. Sposobem, w jaki jest spalane to paliwo. Jeden, zapłon iskrowy, czyli benzyniak, iskra. Drugi, silnik wysokoprężny, wysokie sprężanie. Czyli to wysokie sprężanie inicjuje nam eksplozję. Dosłownie. Czyli to już umówiliśmy. I teraz tak, wracamy do tego, co chciałem wcześniej powiedzieć. Mamy jedną pracę wykonuje cylinder, tak, czyli tąże eksplozję, na 4 suwy tłoka, na 2 obroty wału, tak jak powiedziałem. I teraz w zależności ile mamy cylindrów, wyobraźmy sobie, powiedzmy, że mamy tych cylindrów 4, łatwo będzie to ustalić. Jeden obrót wału silnika to jest 360 stopni. Te 4 cylindry poszczególne muszą wykonać swoją pracę podczas jednego obrotu wału. Czyli raz obraca się wał, w tym czasie pracę musi wykonać, muszą wykonać 4 cylindry. Czyli te cylindry muszą pracować równo co 90 stopni, bo jak podzielimy sobie 360 na 4 cylindry, wychodzi 90 stopni. Czyli co 90 stopni, przypuśćmy, że tak, przypuśćmy zapłon iskrowy, teraz przykład daję. Eksplozja, ten tłok już, który tam ma wykonać tą ssanie, sprężanie, praca, wydech, on wykonuje, tutaj eksploduje i jest cykl pracy. Podczas końca tego cyklu pracy rozpoczyna eksplozję kolejny cylinder. I tak jest zawsze w każdym silniku. Jeżeli mamy 6 cylindrów w układzie rzędowym, to te 6, to musimy podzielić 360 stopni jednego obrotu wału na 6 cylindrów. Jeżeli mamy cylindrów 12, miałem taki samochód, na przykład Mercedes W140, widlasty silnik, 400 koni, 12 cylindrów dosłownie, po 6 cylindrów, bo to jest w układzie V-ki, na każdą ze stron. To te 12 cylindrów pracuje, dzielimy tak, 360 stopni jednego obrotu wału, dzielimy na 12. Co chwilę, co moment następuje eksplozja na jeden obrót wału. Dlatego się mówi, że silnik ma większą kulturę pracy, jak ma większą ilość cylindrów, dlatego że właśnie tą kulturę reguluje nam ten czas eksplozji, czas pracy danego cylindra. Wtedy łagodniej chodzi, spokojniej. Można postawić szklankę z czymkolwiek, czy cokolwiek takiego i ten silnik tak łagodnie chodzi, że on praktycznie się nie rusza. Jest tak dobrze wyważony. Oczywiście zakładając, że pracuje perfekcyjnie, że nie ma żadnej usterki. Dlatego dzielimy zawsze, 3 cylindry mamy, 360 stopni, dzielimy na 3 i wówczas co tyle stopni obrotu, jednego obrotu wału korbowego, następuje eksplozja konkretnego z cylindrów. A te cylindry już omawiałem, to jest zupełnie inna rzecz. Ssanie, sprężanie, praca, wydech. Robią 4 ruchy. No tak pokrótce, na szybkiego omówiłem zasadę pracy silnika spalinowego każdego, jaki porusza się w samochodzie. Taki, jaki spotykamy. Także jak siedzicie, jedziecie teraz samochodem, albo będziecie jechać rano do pracy, albo wieczorem do sklepu na zakupy, to tak pracuje dokładnie wasz silnik. Cała otoczka, można by było teraz się zacząć rozwijać, ale już jest 23 minuty, to już jest za dużo, niewiele osób to obejrzy, wiem o tym. Mógłbym teraz, ja myślę, że kolejne jakieś wejście zrobię na przykład o turbosprężarce, to będzie bardzo, też jest to ciekawa kwestia. Turbosprężarka odprowadza nam, nie odprowadza, turbosprężarka odpowiada nam za to powietrze, o którym mówiłem, które jest niezbędne do pracy silnika, to jest przez tą sprężarkę dodatkowo sprężane. Jeszcze więcej tego powietrza jest wpychane do silnika. Zupełnie materiał na inną stronę. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy obejrzeli. Niewielu, myślę, się odważy na to, bo film jest zdecydowanie za długi, ale ja lubię się tak uzewnętrznić. No musicie mi to wybaczyć. Przepraszam was najmocniej. Pa, pa, wszystkiego dobrego życzę absolutnie każdemu.